Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wykład. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł powiedzieć parę słów na temat spraw, którymi się zajmuję na co dzień. Ja się nazywam Jerzy Łusakowski i pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Struktura jest bardzo skomplikowana, bo najpierw jest Uniwersytet Warszawski, potem on się dzieli na wydziały, więc ja jestem na Wydziale Fizyki. Następnie wydział dzieli się na instytuty i to jest Instytut Fizyki Doświadczalnej, a jeszcze instytuty na zakłady i to jest Zakład Fizyki Ciała Stałego. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnej grupie zagadnień, która jest bardzo, bardzo intensywnie badana przez nas na uniwersytecie, jak również na całym świecie, we wszystkich laboratoriach praktycznie, które zajmują się fizyką ciała stałego, mianowicie o strukturach, które możemy określać jako obiekty o zmniejszonej wymiarowości. Czyli świat o małej liczbie wymiarów to jest tytuł mojej prezentacji dzisiejszej. Słuchajcie, oczywiście wszyscy wiemy, że żyjemy w przestrzeni trójwymiarowej. Zaraz mi ktoś powie, że nie, nieprawda, bo czterowymiarowej, ale o czasie w tym momencie zapominamy i wiemy, że świat otaczający nas jest trójwymiarowy, ma długość, szerokość i wysokość na przykład. Każde obiekty i to możemy symbolizować czy przedstawić w postaci sześcianu, który ma te trzy wymiary. Natomiast również wiecie z lekcji matematyki czy geometrii, że matematyka potrafi zająć się obiektami, które są na przykład płaskie. To znaczy płaskie, to znaczy, że tego trzeciego wymiaru są pozbawione i wtedy mówimy o płaszczyźnie, albo jeżeli jeszcze bardziej się ograniczymy, są obiekty, które są wyłącznie długie, jak ten mój wskaźnik. Są obiekty w związku z tym jednowymiarowe i wreszcie dochodzimy do kropki kończącej każde zdanie, o której mówimy punkt materialny czy punkt w ogóle jako koncepcja matematyczna, coś, co w ogóle nie ma żadnego wymiaru. No i teraz, jak widzicie, czy jak słyszeliście, odwołuję się do matematyki, natomiast chciałbym mówić o świecie realnym, który nas otacza. W związku z tym pytanie, czy takie rzeczy w ogóle można zrobić, a jeśli tak, to w jaki sposób i z czego? Do dyspozycji mamy oczywiście atomy. Nic innego przyroda nam nie dała do tego, żeby konstruować jakieś obiekty materialne. W związku z tym tablica Mendelejewa, proszę bardzo, począwszy od wodoru, skończywszy na najcięższych pierwiastkach, transuranowcach, możemy te atomy w jakiś sposób układać, prawda? Cieniej niż jeden atom, czy czegoś, co jest mniejsze niż jeden atom, nie bardzo sobie można wyobrazić, co miałoby tworzyć strukturę materialną. No i to mogłoby wyglądać tak na przykład. To znaczy, że mamy obiekty trójwymiarowe, każda taka kuleczka symbolizuje jeden atom, które są bądź ułożone w strukturę przestrzenną, bądź wypełniają tylko płaszczyznę, co oznacza, że tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że są zupełnie dwuwymiarowe. One są prawie dwuwymiarowe, no bo ten atom jednak jakieś rozmiary ma, ja za chwilę o tym powiem. Albo ułożymy sobie atomy w linię, mamy obiekt jednowymiarowy, albo wreszcie jest jeden atom, powiemy, dobrze, mniej już mieć nie można, to jest nasz obiekt zerowymiarowy. Więc widzicie, że oczywiście przejście od takich koncepcji czysto matematycznych do fizycznych wymaga już pewnego rozluźnienia kryteriów, no bo atom ma jednak skończone rozmiary, nie tak jak w matematyce, gdzie możemy powiedzieć, że płaszczyzna ma zerową grubość, koniec, kropka. Pytanie. Czy potrafimy układać atomy jeden obok drugiego? No to najpierw może zadajmy inne pytanie. Jeśli potrafimy, to jak długo by to trwało, gdybyśmy brali jeden atom i tak jeden po drugim układali obok sobie? No to policzmy troszkę, bardzo proste obliczenia. Słuchajcie, jeżeli weźmiemy strukturę materii i zobaczymy, w jakiej odległości są ustawione od siebie atomy, no to wyjdzie, no z grubsza rzecz biorąc, tu jest napisane 2 razy 10 do minus 8 centymetra. To znaczy 2 razy 10 do minus 10 metra.
taka jednostka 10 do minus 10 metra nazywa się angstremem i w związku z tym to jest kilka angstremów, odległość jednego atomu od drugiego. Dobrze. Teraz w związku z tym, jeżeli weźmiemy obiekt, który ma długość 1 mm, to prosty rachunek pokazuje, że 50 milionów atomów musimy ułożyć. Jeżeli weźmiemy obiekt płaski, prawda, 1 mm na 1 mm, to wychodzi z tego ogromna liczba, to podniesione do kwadratu, no daje się podnieść do kwadratu, jak wiadomo, 2500 milionów milionów, to już brakuje nam słów, żeby to dobrze opisać. Ponieważ w jednym roku jest około 32 milionów sekund, to gdyby tak jeden atom na sekundę, mamy 80 milionów lat, załatwione i już jeden milimetr kwadratowy powierzchni dwuwymiarowej ułożyliśmy. No więc widać, że to, mijając fakt, że manipulowanie pojedynczymi atomami, aczkolwiek obecnie możliwe, jest, powiedział, kłopotliwe, czasochłonne, drogie i mało efektywne, to oczywiście układanie miliardów atomów jest w ten sposób po prostu niemożliwe. Słuchajcie, no, ludzkość wymyśliła rozwiązania rozmaite tego problemu, ale one wszystkie w mniejszym czy większym stopniu sprowadzają się do pewnego procesu, który nazywa się epitaksją. I jest to odpowiedź na pytanie, jak zrobić coś, co jest naprawdę małe, coś, co jest naprawdę cienkie, czyli coś, co jest naprawdę monoatomowe. Otóż, słuchajcie, epitaksja jest to metoda technologiczna wytwarzania bardzo cienkich warstw materiałów. Najczęściej są to materiały, tak zwane półprzewodniki, aczkolwiek możemy takimi metodami wytwarzać również metale. I co to znaczy cienkich? Ano, to znaczy, że jesteśmy w stanie ułożyć jedną warstwę atomów i nie trwa to 80 milionów lat, tylko kilka minut, powiedzmy, w zależności od warunków technologicznych. Najbardziej wyrafinowaną procedurą wytwarzania takich obiektów warstwowych jest epitaksja związek molekularnych. Co rozumiem przez określenie najbardziej wyrafinowaną? Rozumiem to przez to, że jakość ułożenia atomów jest maksymalnie duża. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie to ułożyć, te atomy tak w idealną strukturę, jak można to tylko najlepiej teoretycznie przewidzieć. Otóż ta epitaksja związek molekularnych to jest proces, który odbywa się w komorze. Ja za chwilę zdjęcie tej komory pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale sercem tego całego urządzenia są takie urządzonka, które nazywają się komórkami efuzyjnymi, ale tak naprawdę są to piecyki, które wkładamy rozmaite pierwiastki, na przykład czysty german, czysty krzem, czysty arsen, czysty gal, w zależności od tego, co chcemy wytworzyć, i grzejemy. Grzejemy to na tyle silnie, że atomy zaczynają parować. Tak jak woda paruje podgrzana, tak samo ze stalonej bryłki jakiegoś pierwiastka atomy zaczynają parować. Wylatują przez odpowiednie otwory. Tutaj są takie otwory zamknięte migawkami, zupełnie jak w aparatach fotograficznych, przez które możemy atomy wypuszczać albo nie wypuszczać, i osadzają się na podłożu, które znajduje się gdzieś tam umieszczone jest w komorze. Wszystko oczywiście odbywa się w warunkach ekstremalnej próżni. To jest taka próżnia, której, no właśnie, lepsza niż próżnia kosmiczna, proszę Państwa, w momencie, kiedy zaczynamy ten proces. To znaczy, jak dobrze to jest przygotowane do całego procesu, tak dobrze jesteśmy w stanie wytworzyć taką potem warstwę materiału. To jest właśnie komórka efuzyjna, piecyk, prawda, do którego wkładamy jakieś pierwiastki. To są zupełnie takie wielkości typu, nie wiem, kilkanaście gramów na przykład.
pierwiastka, które są, tutaj są piecyki rozmaite, spirale grzewcze, które powodują rozgrzanie tego do pewnej temperatury i wylatujące atomy, które dalej się będą osadzać. A tak wygląda to urządzenie w całej swojej okazałości, właściwie jego część, główna komora wzrostu, komórki efuzyjne, które tutaj, jak widzicie, są bardzo liczne, oraz cała masa aparatury kontrolnej, pomiarowej, pompy, które wytwarzają wysoką próżnię, rozmaite czujniki, mierniki, no, detektory szybkości wzrostu itd., itp. To jest proces, który jest, jak widzicie, przeniesiony do fazy przemysłowej i może być w pełni zautomatyzowany. Tym niemniej z punktu widzenia tak naprawdę tego wszystkiego, co się tam dzieje, to jest ogromny, skomplikowany eksperyment fizyczny, który jest prowadzony w bardzo, bardzo licznych laboratoriach badawczych, pozwalający, gdzie ludzie produkują, wytwarzają nowe materiały po to, żeby jakieś nowe efekty i nowe właściwości tego wszystkiego badać i odkrywać nowe zjawiska. Także w takiej komorze do wzrostu epitaksjalnego ze strumieni atomów czy bardziej skomplikowanych pierwiastków tworzą się pojedyncze warstwy atomowe. Teraz oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie coś takiego zobaczyć, no bo skoro mówimy, że układamy warstwa atomowa po warstwie atomowej, to czy jesteśmy w stanie stwierdzić, że tak rzeczywiście jest? No na szczęście rozwój mikroskopii elektronowej w szczególności i technik preparatyki przygotowywania substancji do oglądania tego w ogromnym powiększeniu umożliwia w tej chwili obserwację struktury materii na poziomie pojedynczych atomów. Oczywiście nie dzieje się to za pomocą światła widzialnego i mikroskopów optycznych. To są specjalne urządzenia, w których rolę światła, rolę fali elektromagnetycznej pełnią tak zwane fale materii związane z poruszającymi się elektronami, ale widzicie, że z dokładnością do pojedynczych warstw atomowych możemy tworzyć strukturę, w których ułożenie tych poszczególnych warstw jest doskonale kontrolowane przez całe oprogramowanie sterujące wzrostem i to, co dostajemy, jest bardzo, bardzo wysokiej jakości, że ta płaszczyzna, która rzeczywiście została w ten sposób wytworzona, jest płaską strukturą utworzoną z atomów. Tutaj nie wiem, czy widzicie te jasne paski, to są ułożone atomy krzemu, pomiędzy którymi są przekładki z atomów molibdenu. Czyli tu mamy krzem, molibden, krzem, molibden, krzem, molibden. I to mówi o tym, jak ogromne możliwości wytworzenia nowych materiałów wiążą się z tego rodzaju procesami wzrostu. Tutaj również jest strzałka, która pokazuje, że stąd dotąd jest 30 warstw atomowych ułożonych. Tutaj jest inny przykład. To jest też zdjęcie z mikroskopu skaningowego, mikroskopu elektronowego, gdzie mamy bardziej skomplikowane związki trójskładnikowe aluminium, gal, arsen. Tutaj mamy int, gal, arsen. No i widzicie, że tu jest ta kreseczka, odpowiada odległości 5 nanometrów, czyli 50 angstremów. No i widać, że tutaj jest, możemy policzyć, ile warstw atomowych tutaj zostało ułożone. Ale proces, w którym epitaksji, czyli ten proces, w którym dostajemy jakąś strukturę planarną, to jest dopiero pierwszy krok na drodze do zrobienia jakiegoś urządzenia, które będzie działało. Co to może być za urządzenie? No nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że jesteście, jeśli chodzi o urządzenia związane z elektroniką,
jesteście otoczeni w całości, można powiedzieć, strukturami dwuwymiarowymi. Takimi właśnie, o których mówimy. To znaczy lasery półprzewodnikowe, które tutaj się, które wykorzystujemy, displeje najrozmaitsze, ciekło krystaliczne i inne. Nie mówiąc o całej elektronice, która w tej chwili tkwi w procesorach komputerów, telefonów komórkowych i wszystkim innym, co nas otacza, jest zrobione na... To są urządzenia elektroniczne wykonane na tego typu strukturach warstwowych. W związku z tym jest pytanie o to, jak z warstwy, która jest jednorodną, bardzo wysokiej jakości strukturą, można zrobić coś, co będzie przyrządem elektronicznym i będzie można wykorzystać w działaniu.